Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony mam nadzieję, że wiecie kto. Dzisiaj trochę expa na Maxi Maxi. Czemu Maxi Maxi? Niby to jest najlepszy spot. No, nie wiem, może dla kogoś jest najlepszy. Dla mnie on jest po prostu średni. Od razu powiem, co mam na paseczku. Tym fajnym, co mówicie, że zawsze tam jest i te inne rzeczy. Pierwsze to jest zagłodzony koniacz. Oczywiście, potem jest chyba trucie, spowolnienie, dwa razy podki te z tomboli, czerwona i niebieska. Potem jest oczywiście speed ataku, ostrzy strach, zbroja, błogosławieństwo, odbicie, pomoc. I to ostatnie to jest albo rada pustelnika ze szkat, albo również ze szkat to coś, co chroni przed utratą perze, medal boga smoków, czy coś takiego, przed utratą pedek. Okej, słuchajcie, czemu Maxi Maxi jest najlepszym potem? No nie wiem, może po prostu ludzie twierdzą, że tam jest najwięcej mobów, ale powiem wam, że są fajniejsze spoty, gdzie można zbrać nawet dwa na raz i jest tych mobów naprawdę więcej i można wszystko bliżej poustawiać. Bo tutaj to bufa trzeba ustawić dwa spoty dalej. No, co zrobić? Taka gra. Teraz zapewne widzicie w lewym górnym rogu bicie metka ze smoka. Jeśli chcecie tego typu film, czyli co tam w komnacie smoka słychać i tak dalej, to po prostu napiszcie. Ja postaram się go zmontować i wrzucić. Maxi Max, co jest w ogóle potrzebne? Statystyki widzicie cały czas. Dalej. EQ. No to jakiś truciak ładny. Jeśli wepek, no to najlepiej skille na P. Ostrze, strach, to minimum. Tak, wiem, tutaj bije z medalem Boga Smoków. Nie. Z medalem Bohatera, sorry. Już się mi knocą te nazwy, no ale co. Bez też się bardzo ładnie da tutaj expić. Ale chciałem po prostu zobaczyć, ile wbije bez i ile wbije z medalem. Jak na razie z medalem ładnie wszystko leci. Łącznie w 3 godziny, czyli na 3 pedekach, wbiłem 30%. Na 4, 40, czyli wbijam średnio 10% na godzinę. To jest coś około, matko, chyba 160 kk. Jasne, dałoby się więcej, jeśli by był jeszcze pedex IES i te pedeki, to były stare, co były dawały 100% expa, no to by było no, kupę więcej expa, no, że tak powiem. I myślę, że nawet wbiłbym ten 98, ale aktualnie wbiłem tam 91% łącznie na jednym medalu i powiem wam, że okej, mi pasuje. Kiedy 9-7? 9-7 niebawem, spokojnie, wszystko, na wszystko przyjdzie pora. Aktualnie trochę muszę pozarabiać na EQ do PvP, tak, do PvP, dobrze usłyszeliście. Maxi, Maxi, teraz powiem, co w ogóle tutaj jest potrzebne, bo już zacząłem tam gadać, że skille minimum ostrze, zbroja, strach P, ale to też pamiętajcie, że to chodzi tylko o surowe P. Bodziaki to najlepiej, żeby miały wszystko na P oprócz berka. Mentala to ja tutaj żadnego nie widziałem. No, przyznam się szczerze, że nawet na YouTubie nie widziałem mentala ekspiącego na Maxi Maxi. Dagera i Arhera się zdarzyło. Smoka też nie widziałem, ale leczącego za to już widziałem. Też mu gratuluję. Niku nie pamiętam niestety. Co jest potrzebne? No jak pewnie też zauważyliście, jest ten kryształ energii. On tutaj jest chyba nawet jakoś bardzo mały ten kryształek. On tam chyba ma plus 7 czy jakoś tak to, czy nawet plus 5. Nie wiem, nie chcę was okłamywać, ale coś w tym stylu jest. Co dalej potrzeba? Mam rogowy, 20 na diabły, 15 unik strzały. Bardzo dobrze się spisuje. Miss, 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 tylko miss. Widzę, ładne. Kolejny Ebo. Niestety nie mam jeszcze 15 na strzały, tylko jest 20 na diabła, ale to tam kiedyś. Kozaki.
HP przydadzą się bez problemu. Potem jeszcze bransoleta. Najlepiej jakby miała HP, krytyk. Powiem tak, bransoleta to najlepsza do maxi, wiecie jaka by była? Z niebiańskich US plus 9, 2K HP, 10 do peżeta, 20 na diabły i 10 przeżywki. To by było zajebiście. No na szyjnik mam niestety ten śmieszny złoty. Tam 10% się poch... Może się przydaje, ale to wiecie jak jest. Przydaje się, bo się przydaje. Wolałbym już naszyjnik z niebiańskich US 15 na strzały. Nie wiem, 2K HP i 8 mdlenia. Tak, omdlenie jest bardzo przydatne. Niektórzy pewnie widzieli, że osoby jak ekspią na maxi, to ekspią sobie od razu z petardami. Ja nie polecam z petardami, bo to jest strata kasy i w ogóle. Co jeszcze? Tarcza została i zbroja. Zbroja 15 na strzały, HP wystarczy. Tarcza NNO 10-20 na diabły też wystarczy. Jesteście zajebiście. No i oczywiście buff. Czy da się bez buffa maxi załadować? Myślę, że się da, tylko wiecie co? To by było trzeba załatwić sobie sporo na kryta, max na strzały, max na unik strzały, max na blok. A więc by było ciekawie, ale to myślę, że to jest po prostu dla hardkorów, którzy już naprawdę się nudzą, a ja się tak naprawdę nie nudzę. Znalazłem sobie nowe zajęcie, że tak powiem. Więc wszystko będzie ok. Co do filmu? Mam nadzieję, że się nie ciągnie. Naprawdę. No, to tyle na ten temat. Do zobaczenia. Jak coś, to piszcie w komentarzach, jak wam się podoba i co byście chcieli jeszcze zobaczyć, na przykład z grot. No, to do zobaczenia.